karczmy. O proszę, można doposażyć bohaterów, leczyć rany, przyjmować nowe zadania i zdobywać informacje. No dobra. Czyli co, tak po prostu sobie klikamy. You'll need weapons in the wild south, and mine are the finest. No dobra, zobaczmy, co ty tu masz. Możemy sprzedać, kupić. Dobra. Moglibyśmy coś kupić, tylko że chyba nie mamy za bardzo za co. Mamy 5 dukatów, a tutaj wszystko widzę drogie. Może później tanie. No przepraszam, lekką chrypkę mam. Kurde, jakie ceny w ogóle z kosmosu. Dobra. Leczenie. Jesteśmy ranni? Jesteśmy? Nie jesteśmy. No to dobra, to idziemy do karczmarki. Not today, Donna Missenti. Trouble? You know, I've always got a bed for you. If you've got a shiny silver coin for me. Na pewno srebrnie. Any news? You could say that. Count Urias's daughter is dead. Murdered. Such a pretty girl. Wait, didn't you know her? Yes, I knew her. No wonder your face is as long as a fiddle. Her murderer is to hang the day after tomorrow. No, Priors curse him. Princess Eleanor was always kind to us. Do you know anything about Lysander? The alchemist's son. They say he took a ship for the south yesterday. To Mangbiller, I believe. No wonder he wanted to get away from here. He was very close to Princess Eleanor, wasn't he? No to teraz chyba. Where's Count Urias? He disappeared. No one knows where to. He didn't even stay for his daughter's funeral. No dobra. You know the way. Przekimamy się. Co już? See you someday, Donna Missenti. Utravia be with you. Maybe we should get some gear first. And a drink. O, proszę, tutaj mamy coś. Alricio. You? Shouldn't you be swinging from the gallows by now? They found me innocent, as I am. Be that as it may. What do you want from me? Where's Aurelia? Is she in Neitha? No. Horatio says she disappeared. And the princess? She's already in the tomb of the Calamals. They say the clerics had some trouble putting her body back together. Anything else? No dobra, zobaczmy, co ty tam masz. Noże. W ogóle tak, co mogę sprzedać i jak? O, właśnie. Shift i lewy przycisk myszy, żeby szybkiej sprzedaży dokonać. No to już dobrze. Zbroja to nam nie... butów komuś nie daliśmy? Właśnie, nie jestem pewien. Prowiant. Okej. Bronie, zobaczmy, co tutaj jest. Nóż myśliwski. 10 dukatów, kurczę, no. Może jednak do kowala skoczymy. Ale jakbym tak opchnąłbym drugą pochodnię za 3, miałbym 15. A za 15 można było tu kupić jakąś broń. Great plan. We can dig ourselves a grave, just in case. Okej, to wiemy. Ale najpierw kowal. Ej, krótki miecz, 5-10, 3-8. Czyli miecz jest jednak lepszy, a tasak 4-9. Czyli jednak zdecydowanie miecz by... O, proszę, buława. 5-10, a coś jakieś dwuręczne? Mamy coś takiego? Nie. Buława 5-10, włócznia 5-10. A tu topór. O, jest dwuręczna obuchowa. Kurczę, ale 20 kosztuje dukatów. Tyle to nie mamy. Niestety. Dobra, więc co? Weźmiemy sobie buławę. Kupimy. Weźmy się troszeczkę wypukali. Odwiedzimy sobie ekwipunek i teraz tak, bierzemy sobie ciebie. Dostaniesz buławę. No tak, ten butów nie dostał. Ale ta buso.
Dobrze, że nie sprzedałem. Dobra, tą pochodnię jeszcze możemy teraz sprzedać. Anything else? Sprzedajmy tą pochodnię, od razu będzie z głowy. Przedmioty, sidła, linka, antidotum. O, jakie drogie, kurczę. Prowiant, bandaż, co to jest? Słaby eliksir, prowiant. O, może nam to będzie potrzebne, kurczę, nie wiem. Weźmy sobie, bo podejrzewam, że to może być ważne. Dobra. I wychodzimy sobie na cmentarz teraz. Tylko zaraz, jeszcze momencik, a nie to. Możemy tutaj im dać jakieś punkty. Zdrowie możemy podnieść. Wartości bazowe zaklęcia. Wybuch ognia, 60 punktów. Kula ognia. Dajmy na kulę ognia. I tak, to oczywiście siła woli, ale tu umiejętności bazowe. Nie, to. Gdzie to było? Wartości bazowe. Energia astralna. To nam będzie potrzebne, myślę. Magiczną moc bohatera. No to zdecydowanie nam będzie potrzebne. Raz, dwa i trzy. Okej, zapiszemy to sobie. Co nam tutaj będzie potrzebne? Zdrowie przede wszystkim, ale umiejętności bojowe. Miecze, szable. To na razie byśmy sobie darowali. Umiejętności zobaczmy. Sztuka wojny. Tu kontrola ciała, proszę, 7 poziom mamy. Siła woli. Sztuka wojny. Zaklęcia i specjalne zdolności, umiejętności, wartości bazowe sobie zwiększymy. Tylko tak, bo tu mamy... Może byśmy poczekali z tym zdrowiem i byśmy sobie później wzięli tutaj coś na przykład takiego jak, nie wiem, odwaga, atak nam zwiększa, tak? Atak, inicjatywę, odporność na magię. Albo po prostu siłę, o! Czyli 300 aż 80 potrzebujemy. To tak sobie zostawię. Natomiast tu jeszcze zerknę na umiejętności. Dobra, na razie nic. Umiejętności to bazowe będę sobie zwiększał. Pójdziemy na cmentarz teraz. So many tombs. The tomb of the Calamals must be here somewhere. Czyli szukamy grobu Eleonor. Okej. To co, rozstaje dróg jedziemy. O, jak V naciśniemy, to nam podświetli wszystkie elementy otoczenia. Przed strzałami, bełtami, większością zaklęć zapewniają duże obiekty. Ochronę, osłonę, o tak. Okej. Okay. Rozmiar postaci. No, tutaj coś widzę się dzieje więcej. Mamy... Łucznika po prawej stronie, jego by się przydało wyeliminować w pierwszej kolejności. Ruszaj na niego. Nawet jeżeli ma to kosztować 2 punkty ruchu. Teraz ty możesz użyć magii. Albo zrobimy sobie takie coś. Mur sobie zrobimy. W ten sposób. O właśnie. Zablokujemy mu troszeczkę drogę. Chociaż nic to nie dało w tym momencie. Kurde, otoczyli mnie. Dobra, jedziemy na tego łucznika. Znaczy jedziemy.
I teraz tak. Cios mocy. 8. Teraz było nieźle. No to nam nic nie da. Dobrze będzie chyba jednak gdzieś tu uciec. No będzie mnie ganiał teraz. O kurde, jaki szybki jest. Dobra, to weźmiemy sobie tutaj też mamy cios mocy. Och. Dobrze, 4 punkty życia mu zostało. To co, odciągamy go. Uciekaj, magu. Okej. I teraz my zrobimy sobie to w ten sposób. Cios mocy. Bardzo dobrze. I ty też się tutaj nie będziesz bawił cios mocy. No w końcu trafił. Dobrze, my sobie za to możemy teraz troszeczkę tutaj kulą ognia zaszaleć. Słabo, słabe te obrażenia. Trzeba będzie podszkolić tego pana. O, mógł przedzwonił teraz. Dobra, i atak. Ile mu zostało? 6 punktów życia. No, to z łuku lepiej wali. Dobra, rozwal go. Na rozstaju dróg. Dostaliśmy dukaty, strzała, ciężki sztylet. Weźmiemy to sobie wszystko oczywiście. I zaraz ewentualnie sprawdzimy. 3-8. No to tutaj strzała myśliwska. Musimy zobaczyć sobie tego naszego maga, jaką ma strzałę tutaj. Też myśliwską. A łap, bierz to wszystko. Dobra. Krypta. No to szukamy. Gdzie jest nasza księżniczka? No proszę, kościotrupy mamy. Bardzo ładnie. I teraz co byśmy zrobili? A może ładnie byśmy sobie skipnęli. Natomiast ty wykorzystałbyś ten mur. O, właśnie w ten sposób byśmy go zablokowali tutaj. Odetniemy na razie tego jednego kościotrupa. Dobra. O kurno, ile ruchu ma. No dużo ma ruchu. Okej, w każdym bądź razie to jedziemy. Mają po 18... O kurno, nie trafiłem. Po 18 życia, więc też nie ma jakiejś szczególnej tragedii. Cios, atak. No jedziesz. O! Teraz było dobrze. Może byśmy wykończyli tego jednego. Zrobimy tak. Przejdź sobie tu i go wykończ. Jednak to zawsze jeden mniej. Natomiast ty... Wybuch ognia. 8 punktów obrażeń od ognia. O, nie mogę tak siebie potraktuję. To może to. No dobra. Oj. Kurczę, życie nam się nie odzyskuje tutaj. Widzę. Dobra, przejdziemy tu i teraz sobie uderzymy. Tego powinniśmy zabić. No zdecydowanie to nawet tego drugiego mogliśmy przy takim uderzeniu zabić. No. O.
bądź razie cios mocy. Zobaczymy. This tube is fascinating, but it must be one of the others. No dobra, wiem, że to inny. Co żeśmy tu znaleźli? Słaby eliksir astralny, słaby eliksir leczniczy, po 2 sztuki. Bierzemy i trzeba by zobaczyć, jak wygląda leczenie ran. Bo ty masz tylko 19 punktów życia. Ja bym chciał chętnie sobie coś takiego tutaj zużyć i nie za bardzo wiem jak. Może w czasie walki dopiero można. Naraz sprawdzimy. Przejdziemy sobie na drugą kryptę. No proszę. Crypt lice! Wszygrobowe. O, niezłe. Wszygrobowe. No i dobra, zobaczmy sobie teraz tak. Użyj. Nie, widzę, że nie tak. O, właśnie. Odnawia 15 punktów żywotności. W ten sposób. A ty się tutaj niczym nie przejmuj. Who's next? No dobra, czy my jesteśmy w stanie go tutaj zaskoczyć? Nie mamy punktów astralnych. Tu mamy jeszcze nas stać. Dobra, ładuj w niego. W skubańce ruchu. No to co, to jedziemy atak. I po kolei będziemy się... No nie, no tak to nie może być. Wy musicie trafiać tego. Kurde. No przynajmniej z łuku trafiamy. No kurde. Weź tutaj tak przydzwoń za... Co jest grane? Może tym atakiem nie da się tych... No, da się. Zdecydowanie się da. Dobra, my sobie podejdziemy tak tutaj i będziemy mogli sobie stąd strzelać. Close the blasted holes. O, proszę, włazy trzeba zamknąć. Okej, to zmienia postać rzeczy. Czyli one będą cały czas wyłazić. Kurde, co on tak słabiutko, naprawdę? To dla ciebie zadanie. Dobra, zasuwamy jeden włas, tu mamy drugi. A może takie normalne uderzenie jednak? Masz jakąś w ogóle manę tutaj, czy coś? No nie bardzo. A tak, użyj. No dobra, wal z łuku. No bo to się robi niebezpieczne, powiem wam szczerze. O, w końcu romnął. I zasuwaj to. Za 10? Żartuję sobie. No, bo on mi zaraz padnie. Panowie, nie robić sobie jaj. A tak. No właśnie. To się tutaj ewakuuj do tyłu. Close the blasted holes. Dobra, no moment, zamykam, no. Wszystko naraz.
faktycznie dużo ich. Dobra, muszę tu pomóc najpierw, bo... Ha! O! Tak już lepiej. Dobij drania. Średnio mu wyszło. Powiem wam szczerze, że dużo problemu tutaj z tym dziadostwem, no. O, bardzo dobrze. I powtórka z rozrywki, bardzo dobrze. Close the blasted holes! More keep coming! Dobra, podejdziemy sobie tutaj i zamkniemy ten włas. I uderzamy atak. O, super. Close the blasted holes! Kurde. O, mordeczka. No, trzeba uważać, bo on gotów go tam załatwić przecież. Who's next? Cofniemy się troszeczkę. O. Odzyskaliśmy ten, ale teraz nie będę, kurczę, używał. A, bo on co to odzyskuje. No, czary to by się tu przydały faktycznie. Dobra, uderzmy raz, a porządnie. No niedobrze, jak tak dalej pójdzie, to ja to normalnie przegram. Okej, weź się tu rusz i strzała. Jeszcze dycha. Dobra. Ha! O, jeszcze przeżył. Dobrze. I co tutaj pojedziemy? Close the blasted holes. Kurde, będą wyłazić teraz. Dobrze, że nie ma trendy i za bardzo, to się do góry pójdzie. O kurde, otoczyli mnie. To nie jest dobry znak, powiem wam szczerze. Trzeba rozwalić tego. Dobra, skupcie się tu na walce. Jak oni nie trafiają, no? Typki. Nie tak. Tu się rusz do głazu. Dobra, i teraz oddamy tu. Trzymać się tam, chłopaki. Nie no, za pięć zaraz padnę. A nie da się teraz na przykład wejść... O, da się. Kurde. O, nie mogę. Powinienem wcześniej to na pas włożyć. No nic, to zginie nam gościu tutaj. Cię my zginiemy. Zostało nam 3 punkty życia, no to niestety. Close the blasted holes! Jeszcze jeden musiał wyleźć. Czy
i tutaj trzeba od razu lecieć zamykać te włazy. Zobaczmy, nie da się, kurczę, no. Ja bym bardzo chciał. No, ciężko chyba. Przejdź przynajmniej z tej strony. Ale mam użyć, ale nie, to się tyczy tylko... Kto by musiał z pasa wziąć znowu. No niestety. Przynajmniej trafi. Dobra. No niemożliwe. Udało mu się uderzyć. O, przechodzimy sobie tu i zamykamy ten włas. I co dalej? Bo tego to nie mam zielonego pojęcia teraz, co się stanie i jak nam zginął mistrzunio. Czara. No dobra, a tak? Get away! Dobra, ty masz jeszcze na jakiś czar, nie masz. No niestety. No, jeszcze drugi nam padnie. No. Dobrze, nam idzie. Die, will you? Wiem, że wszyscy nie mogą zginąć. Zobaczmy, co możemy zrobić. No co, atakować. Mniej więcej mają po tyle samo życia, więc... No to nie ma znaczenia zbytnio, którego zaatakujemy. Został nam tylko jeden. Ach, w końcu się rozbujał. 11 życia. Jeszcze możemy to przegrać, słuchajcie. No właśnie. Ale jaja. No... Czyli może być tak, że nie dostaną doświadczenia teraz. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Eliksir leczniczy. Dobra, bierzemy wszystko. This is her coffin. Yes. No. But there's nobody in it. Yes, I can see that. Can you smell that? It smells of rum. Why would it smell of rum? There's something here. Some kind of stone. I know that stone. Lysander gave it to the princess. We better leave. News. Where's my news? If it's like every word slipping through my mouth has been used. Stack me like the old man feeding a bird. With my past I protect and have the things that I burn. A windowless frame and a transparent room. Filling up cracks with glass.